Witajcie, chciałem wam zaprezentować ciekawy pojedynek, jaki stoczyłem z graczem. Kopisz z polskiego klanu Polish First to Fight. Musiałem się naprawdę mocno postarać, żeby to wygrać, ale nic dziwnego, ponieważ raz, że Kopisz okazał się być naprawdę dobry, a dwa, miał przewagę, ponieważ w swoim BF-ie G6 nie zamontował gondol, tymczasem ja je zabrałem. No dobrze, do rzeczy zatem. Tradycyjnie dla War Thundera Kopisz próbuje mnie najpierw wziąć na czołówkę. Ja widzę, że on się ustawia, dlatego robię odejście z jego linii strzału i snaprolem mu się wywijam. On chyba nawet zauważył, że już czołówka nie ma sensu, dlatego nawet nie strzelał. No i teraz przechodzimy do Rolling Scissors. Zajął dobrą pozycję na moim ogonie, no i z racji tego, że jego BF jest nieco zwinniejszy, całkiem dobrze się tam utrzymuje. Tu mi nawet przez chwilę zniknął z widoku i nie widziałem dokładnie, gdzie on jest. Trochę się tam po dźwięku silnika orientowałem, że nie jest dobrze. Dlatego manewrem Hinerikomi, operowaniem przepustnicą, próbuję go tam do jakiejś takiej pozycji dla mnie widocznej doprowadzić. No i w tym momencie siedzi bardzo blisko mnie na ogonie, co daje mi szansę na wciąganie go w nożyce, tak żeby przestrzelił. No i bardzo, bardzo, bardzo powoli te nożyce, wydaje się, że wygrywam. No ale tak jak mówiłem, Kopisz okazał się być też całkiem dobrym graczem, dlatego umiał te nożyce skontrować. No i proszę bardzo, nie przestrzelił, tylko zrobił hajjojo, żeby utrzymać mi się na ogonie. A tymczasem ja odpowiadam swoim hajjojo. Sterem kierunku ścinałem zakręt pod niego, żeby stał się nieco ostrzejszy. No, byłem zmuszony do otworzenia klap do lądowania, żeby zakręcać jeszcze ostrzej i wyhamowywać prędkość mocniej, tak żeby on przestrzeliwywał. No i to mi pozwalało przeżyć po prostu, bo normalnie to kogoś trochę słabszego w arkanach pilotażu prawdopodobnie już by Kopisz zestrzelił. Tutaj widzę, że on przechodzi w kolejnym przejściu Rolling Scissor, dlatego zacząłem obrót lotkami nieco wcześniej, po to, żeby się ustawić w przeciwną stronę szybciej. Skręcam przepustnicę, sterem kierunku opuszczam nos w lewo i obracam lotki do następnego przejścia nożyc. Jak widzicie, to że mam gondolę i przez to mój samolot nie jest aż tak zwrotny. No, Kopisz ma wyraźną przewagę i nie mogę uzyskać sytuacji strzeleckiej, ale przynajmniej moje umiejętności mi pozwalają na to, że i Kopisz za bardzo nie może we mnie strzelać, coś tam tylko dla postrachu mnie smergnie od czasu do czasu. Tu widzę, że jest szansa na to, żeby przestrzelić, dlatego ściągam przepustnicę do zera i podnoszę nos samolotu do góry po to, żeby wytracić prędkość. Z
Słyszę, że on pode mną przechodzi, dlatego zaczynam kolejny obrót. Znowu skręcam przepustnicę, idąc do góry po to, żeby kopisz dołem pode mną przestrzelił. No i przy pomocy lekkiego machnięcia sterem kierunku nakierowuję się na niego, ale to jeszcze nie wystarczy na to, żeby wszedł mi pod lufy. Ale wystarcza chyba w tym momencie, że jestem w stanie go jedną dobrze przycelowaną serią ściągnąć. No, dawno już naprawdę nie musiałem tyle się nastarać, żeby kogoś zestrzelić. Mam nadzieję, że się podobało, no i obejrzyjcie sobie następny filmik z perspektywy kopisza. Cześć!